Co ma lodówka wspólnego z wycieczką na Kubę? No ma. Na lodówce wisi nasza checklista. Szafa otwarta, pytanie, co z sobą wziąć. Walizka jak na razie jest pusta. Może tyle rzeczy wystarczy. To jest zawsze dylemat przy takich wyjazdach. Sprzęt fotograficzny jest. Następuje sprawdzenie zgodnie z checklistą. Jest po godzinie 3 rano. Jesteśmy na lotnisku Okęcie w Warszawie. Na lotnisku jest już Joanna i Czesław. Przyjechali z grupą z Trzewa. Jest już widoczny nasz lot do Varadero. Jeżeli będzie pomyłka, to każdy indywidualnie 170 zł płaci za nową kartę. Przystępujemy do wypełnienia druków wizy wjazdowej na Kubę. Nie lecimy ani business class, ani premium class, tylko economy class. Standardowo kolejka do odprawy, no a tutaj Czesiu gdzieś nam się zawieruszył. No to ruszamy na pokład samolotu. Blisko mamy do kubelka. Gdzie jest kubelka? Dokonuję kontroli multimediów przed lotem. Wszystko jest w porządku. Jestem non-stop od wczoraj na nogach. A to jest trasa naszego przelotu. Proszę Państwa, teraz Państwo... Kiedyś to wyglądało inaczej, a teraz wygląda tak. O tej porze jeszcze nie oglądałem nigdy Warszawy z lotu ptaka. Tak, już się ruch zaczyna, samochody widać, że już więcej. Przed nami niecałe tylko 9000 km. Możemy obserwować wschód słońca, ale nie wszyscy. 6 godzina lotu. Na zewnątrz tylko minus 65 stopni i lecimy na wysokości przeszło 12 km. Marszki będzie widać. To mamy już czas kubański, jest 8.26. Dobrze. Z godziny 14.26 czasu naszego zrobiła się godzina 8.26 czasu kubańskiego. Zbliżamy się do Kuby. Dobrze, że można było regulować przejrzystość szyby. Jesteśmy nad Varadero. Rezydencje, jakie baseny. O to chodzi. Nie ma tego czegoś. Po wylądowaniu obsługa naziemna lotniska poprosiła naszego pilota, aby przesunął nasz samolot aż o 4 metry, bo mieli jakieś problemy. Tak jak widać, lecieliśmy niecałe 11 godzin, a na zewnątrz jest tylko 31 stopni ciepła. Czesiu już na schodach. Wziął i zapalił papierosa. Lecieliśmy frankiem.
Idziemy do odprawy. Dochodzi godzina 13 czasu kubańskiego. Jesteśmy po odprawie. Idziemy do naszego autokaru. W Polsce jest godzina 19. Dwójka szczęśliwych palaczy. Jedziemy do Hawany. Przylecieliście Państwo na Kubę. Ja mam na imię Monika, na nazwisko Zajfert i będę Państwa pilotem. W tym kraju mieszkam 15 lat. Po prostu i jeszcze takiej wielkiej fiesty, siesty i maniany Państwo nie widzieliście. Zaczniemy od tego, moi drodzy. No to ruszyliśmy na podbój Kuby. Ernesto. Nasz kierowca to Ernesto, nasza pani przewodnik to jest Dailanis dzisiaj. Moi drodzy, z ramienia tutaj rządu, słuchajcie, zacznijmy od tego, że jest godzina 13.09 i wedle tego czasu będziemy tutaj funkcjonować, dobrze? To co Państwo, 13.09, zmieńcie sobie godziny. Ja Was w ogóle bardzo serdecznie witam w takim smutnym, proszę Państwa, okresie, który jest dla Kuby. Za chwileczkę powiem, jakie są zmiany w związku ze śmiercią komendanta. Ominęliśmy dzisiaj, moi drodzy, karawanę, która jechała z Hawany. Ja też Państwu to opowiem, natomiast pierw techniczne rzeczy, takie, które Państwa interesują, tak? Słuchajcie, do Hawany będziemy jechać 2 godziny 47 minut. 2 godziny 47 minut, no i jeszcze Hawany nie przybliżyli do Valadero. Chciałabym, żeby przybliżyli, ale się nie da tego zrobić. Słuchajcie, i moi kochani, kwateruję Was w hotelu, macie upgrade'a od samego początku, w hotelu czterogwiazdkowym, tak? Czyli nie w hotelu, proszę Państwa, trzygwiazdkowym, tak jak macie Państwo w umowach, tylko w hotelu czterogwiazdkowym, gdzie jest nawet woda i nawet jest prąd czasem. Proszę Państwa, ja Was witam w tym kraju wiecznej fiesty, siesty i maniany z małą przerwą na dzisiejszy dzień, bo do 5, proszę Państwa, jest żałoba. Natomiast pomijam na razie tą żałobę, bo wyście nie przyjechali tutaj się żalić, tak? Wszyscy czekali na ten moment 90 lat, bo tyle miał komendant, więc generalnie, proszę Państwa, przyjechaliście w historycznej chwili i tego nikt nie przewidział po prostu, oprócz tych, którzy mieli to przewidzieć. To też Wam Państwu powiem, co to za kraj, tak? Kraj wielkiej fiesty, siesty i maniany. Słuchajcie, wielka fiesta, siesta i maniana, to znaczy byliście Państwo w Egiptowie na pewno, tak? Bo to wszyscy byli w Egiptowie. To tak jakbyście Państwo do tych wszystkich egiptowskich, moi drodzy, Egipcjan dokleili czerwony kolor. Nic tutaj nie funkcjonuje. Tylko my, proszę Państwa, jadący, tak? To wszystko jest państwowe, w związku z powyższym, proszę Państwa, to jest jedyny kraj, moi drodzy, na świecie, gdzie wszystko jest państwowe. Jest jeszcze jeden taki kraj, Korea Północna, polecam do zwiedzania, moi drodzy, wtedy można nazwać, nabrać, że tak powiem, takiego dystansu do rzeczywistości. Natomiast Kuba, proszę Państwa, bawi się, po zabawie odpoczywa, a co ma zrobić dzisiaj, robi jutro. I to jest, proszę Państwa, taką doktrynę, musicie Państwo zapamiętać, wielka fiesta, siesta i maniana. I od razu Państwu powiem, jedyną osobą, która będzie się denerwować w tym autobusie, będę ja, tak? I za chwileczkę powiem, co masz może tutaj spotkać, a co może Was czekać. Natomiast, moi kochani, my wyjeżdżamy teraz z lotniska. To, co Państwo widzieliście na tym lotnisku, to jest coś, co jest najlepiej zorganizowane w tym kraju, tak? Wszystko inne jest mniej zorganizowane. I proszę Państwa, trzeba nabrać do tego dystansu. Ja wiem, że tutaj, proszę Państwa, ludzie, którzy przyjeżdżają na Kubę, moi drodzy, wiedzą dokładnie, gdzie przyjechali. Nie spodziewają się tej hoteli, słuchajcie, dubajowskich. Nie spodziewają się tej hoteli, proszę Państwa, nie wiem, z Anglii, czy też, proszę Państwa, hoteli polskich. Nasz hotel, proszę Państwa, nazywa się Komodoro. Jest jak złoto. I tam, od razu Państwu powiem, śpimy 4 noce. Macie Państwo 4 noce, że tak powiem, w wersji HD. Zaczniemy dzisiaj kolacją, moi kochani. Co jest najważniejsze, to jest to, że w tym hotelu, słuchajcie, w latach 50., bo tutaj czas się zatrzymał na latach 50., tam jeszcze pachnie, proszę Państwa, w tym hotelu latami 50., a kelnerzy, proszę Państwa, nakładają serwetki z lat 50., bo tutaj przyjechaliście tutaj, żeby to zobaczyć, tak? Czyli nikt z Państwa się nie będzie spodziewał tutaj po prostu luksusów, to wiemy, aczkolwiek mam dla Was różne niespodzianki, nie na moją odpowiedzialność, bo ja jak Kennedy w 61 roku w Zatoce Świń umywam od tego ręce. Umówmy się, że winnym będzie ta pani. Za wszystko, co się podzieje, tak może być? Oczywiście. Dobrze, pani Basia będzie winną, po prostu zawsze wina musi być, bo zawsze, proszę Państwa, trzeba tą winę scedować. Słuchajcie, pieniądze. Pieniądze są ważne, proszę Państwa. Wy jeszcze wiecie, że są dwa rodzaje pieniądze na Kubie, peso kubańskie i peso convertible, tak? Peso wymienialne. Słuchajcie,
Powiem wam o jednej rzeczy. Ja już nie znam Kubańczyka, który ma peso kubańskie. Wyście się naczytali tam, proszę państwa, w różnych, że tak powiem, książek, bo to każdy turysta potem jak wraca do Polski, to pisze książkę na temat Kuby, moja Kuba na przykład, po 2 tygodniach pobytu tutaj. Albo pisze jakieś tam, proszę państwa, historie, które są zupełnie, proszę państwa, wycięte z kapelusza. Tak samo jak pewnie wam opowiedzieli, że tutaj nie wiadomo jaka rewolucja, proszę państwa, w Hawanie była, kiedy on umarł, a tutaj, proszę państwa, się nic nie działo, po prostu nawet policji nie było na ulicy. Ale to już pomijając to wszystko. Słuchajcie, więc pieniądze, proszę państwa, to są kubańskie, to są dla Kubańczyków. Są sklepy za takie pieniądze i za takie pieniądze. Ja państwu teraz nie jestem w stanie wytłumaczyć, jak rozpoznawać. Najprościej to jest rozpoznawać, proszę państwa, sklepy za peso kubańskie i za peso konwertible. Po prostu za peso kubańskie wchodzi się do sklepu, jest 15 pań, które sprzedają, proszę państwa, puste półki, bo nic nie ma. A za peso konwertible coś jest, tak? I proszę państwa, to nie jest taki kraj jak Wenezuela, jak Meksyk, tak? Jak byliście i tam koniki po prostu piloci wymieniali gdzieś tam, żebyście mieli lepszy kurs, nie. To jest wszystko państwowe. Słuchajcie, ta gospodarka, moi drodzy, kubańska, żyje, proszę państwa, tak doskonale, że peso konwertible jest równe euro w tej chwili. Słuchajcie, zwariowało. Ten kraj, proszę państwa, zwariował, bo wszyscy przyjeżdżają tutaj i myślą, że tu jest tanio, bo byli w Azji i porównują Kubę z Azją. Proszę państwa, tak drogo jak w Polsce. Ponieważ, moi drodzy, Kubańczycy nic nie produkują, tylko reprodukują się nawzajem i, moi drodzy, dodatkowo powiem państwu, że ceny są europejskie. Proszę państwa, wy jesteście jedyną gałęzią przemysłu, która tutaj jest na Kubie. Za chwileczkę padną pytania, będziemy przejeżdżać przez Matanzas, stare samochody i tak dalej, pod koniec tygodnia już będziecie państwo mieli potęg tych starych samochodów i wszystkiego, więc na razie, proszę państwa, o technicznych rzeczach. Słuchajcie, gdzie wymieniamy pieniądze? Musicie państwo mieć do tego paszport. Będziemy wymieniać pieniądze, słuchajcie, w hotelu u nas. Kurs jest, proszę państwa, 1,01, 1 do 1, czyli za 1 euro dostajemy, proszę państwa, 1 peso, ponieważ gospodarka tak funkcjonuje. Za moment państwu powiem, jakie są tutaj ceny, tak, żebyście państwo się nie spodziewali, że tu jest po prostu tanio, tak. Coraz drożej jest po prostu, oni nic nie robią, tylko jest coraz drożej. I teraz, proszę państwa, co dalej? Oczywiście powiedzieli państwo w waszych bankach, jak wyrabialiście państwo karty kredytowe, że super karta kredytowa wszędzie funkcjonuje. I wszędzie, proszę państwa, bez prowizji. Wszędzie, oprócz w tej chwili Kuby, Wenezueli, proszę państwa, i Korei Północnej. Dlatego, że bez względu na to, proszę państwa, co wam powiedzieli w waszych bankach, tutaj państwo Kuba, proszę państwa, pobiera mniej więcej 8% prowizji, słuchajcie, od transakcji. Na Kubie jest, proszę państwa, 6 bankomatów w życiu moim własnym. Będąc tutaj przez tyle lat, nie zaryzykowałam, słuchajcie, i nie włożyłam, moi drodzy, karty do ściany. Bo jak mi nie wyjdzie towarzyszu, bo tak się trzeba tutaj zwracać, to do kogo ja się zgłoszę? Niech mi towarzysz powie. No właśnie, już nawet do kogo nie ma, proszę państwa, bo go nie ma, tak? I teraz, proszę państwa, historia jest taka. Jak macie euro, to najlepiej wymieniać euro. Dolar amerykański jest B. My nie lubimy go. Dajlanis, lubisz dolar amerykański? Nie lubi. Mówi, że nie lubi. Nie, nie, nie. Słuchajcie, dolar amerykański to jest, słuchajcie, 0,80 peso konwertible, tak? Czyli generalnie za 1 dolar, moi drodzy, dostajemy 0,80. Najlepiej wymieniać, słuchajcie, euro, bądź też dolary kanadyjskie, ale ponieważ my jesteśmy, proszę państwa, z Europy, w związku z powyższym mamy te euro, tak? Wymieniacie sobie państwo euro i tym euro państwo funkcjonujecie sobie, z tym euro sobie funkcjonujecie. Zawsze państwu będę mówić, bo czasem, proszę państwa, są miejsca, gdzie jest banka, nie ma pieniędzy, na przykład w banku. Bo tutaj, proszę państwa, ja państwu, jak będziecie mnie pytać, czy będziemy jechać tym autobusem na przykład do końca, to dzisiaj państwu powiem, że nie, bo jutro będziemy mieć inny. Również, proszę państwa, luksusowy, chiński Yutong. Wszystkie autobusy, proszę państwa, na Kubie są chińskie, wszystkie są Yutongi, wszystkie mają klimatyzację i cudownie po prostu i będziemy jeździć, dopóki się nie zepsuje. Bo jak się zepsuje, to nie będziemy jeździć, ja nie będę, proszę państwa, prawdomówna, tak? I proszę państwa, tutaj jak mi zapytacie na przykład, do której jest sklep czynny, moi drodzy, to ja powiem państwu, do 19 jest napisane, o 18.30 prawdopodobnie go zasną, bo pani pójdzie obok kupić rajtuzy, bo akurat rzucili w sklepie. Więc cofacie się, słuchajcie, w lata 60. nasze po prostu. I tak też, proszę państwa, będziecie musieli funkcjonować. Pani, przepraszam, jak pani miała na imię? Pani Basieńko, czy pani przywiozła ze sobą kabaretki? To jest pani DBD, no, mówiła koleżanka, słuchajcie, kabaretki, wałki na głowach. Dziewczyny, patrzę teraz na was, słuchajcie, i w ogóle, moi drodzy, moje drogie, po prostu musicie imidż zmienić, bo tutaj się naprawdę czas na 50. latach zatrzymał. Słuchajcie, umawiamy się tak, dojeżdżamy do cudownego naszego hotelu, wymieniacie pieniądze, tutaj dzisiaj są pieniądze, jutro może ich nie być, ile trzeba wymienić, to jest ciężko mi powiedzieć, natomiast naprawdę jutro, moi drodzy, ja jutro wam, dzisiaj wam rozdam programy, jutro zwiedzamy Hawanę.
pierwszego dnia nic nie kupujemy, tak? Bo oni wiedzą, proszę Państwa, żebyście dopiero przyjechali, więc oni będą te ceny po prostu windować. Za moment ci Państwu powiem, jakie są to ceny, tak? Wymieńcie sobie na razie 100 euro na dwie osoby i będziecie wiedzieć mniej więcej, słuchajcie, jakie to są po prostu mniej więcej koszta, tak? Proszę Państwa, nie można płacić w euro. I teraz, proszę Państwa, tak. Nie można, proszę Państwa, wymieniać absolutnie, słuchajcie, monet, tak? Jak macie monety, no to trudno, trzeba je do Polski absolutnie ze sobą wziąć. Słuchajcie, czyli pieniądze mamy obgadane, wymienialiśmy w kolejce, ja robię szybko, proszę Państwa, z Wami, moi drodzy, kwaterunek. Od razu Państwu powiem, że tutaj mi paszporty najprawdopodobniej Wasze nie będą potrzebne, bo proszę się tak na nie patrzeć, ja znam Pana historię do piątego pokolenia wstecz i oni to się znają, więc generalnie może mi się uda bez paszportów to zrobić po prostu. Ja wiem, że Pan ma dużo do ukrycia. I teraz, proszę Państwa, co dalej, słuchajcie? I teraz co dalej? Robimy kwaterunek, daję Wam klucze. Bagażerzy w tym czasie wyciągną Wasze walizki. Za te walizki Państwo nie płacicie żadnych tam napiwków i nic, ja to wszystko ureguluję. Dostajecie ode mnie klucze, idziecie do bagażowych, pokazujecie numer walizki i idziecie do pokoju. Jak dojedziemy do hotelu, to ja Państwu pokażę, gdzie te pokoje macie. Od 19 macie Państwo kolację. Cudowną kubańską kolację. Proszę Państwa, tutaj nie ma żadnej zemsty już teraz Fidela ani proszę Państwa Che Guevary, bo po pierwsze on umarł już, a po drugie, proszę Państwa, ten kraj jest zdrowszy niż kraj w Polsce, tak? Oczywiście jak widzę potem, jak turyści sobie ładują na przykład, moi drodzy, różne tam majonezy, no to proszę Państwa, im nie by pogoniło po prostu, tak? Ale żadnej zemsty tutaj, proszę Państwa, nie ma. Owoce można jeść. Jedzenie jest, proszę Państwa, bardzo mdłe i jałowe, dlatego że Kubańczycy nie używają w ogóle przypraw. To masz papierosy? Nie, tam się drze po hiszpańsku do drugiej, nie? I chodzą, proszę Państwa, bo to są panie gwiazdy. Panie gwiazdy, słuchajcie, które złapały Pana Boga za nogi i pracują z Wami, z turystami. Słuchajcie, jeszcze raz Wam powiem, Wy jesteście, moi drodzy, główną gałęzią przemysłu w tym kraju, tak? Dzieciaka, jak się spyta na ulicy w Trinidadzie, kim on chce zostać, to on mówi, ten dzieciak, że on chce zostać turystą, bo on w życiu nie widział turysty, który pracuje, a ciągle ma pieniądze po prostu i ciągle te pieniądze wydaje. No to proszę Państwa, jak oni mogą po prostu inaczej, że tak powiem, funkcjonować? Państwa, jak jest gorące, to są różne biegające i różne latające tutaj po prostu, tak? W Norwegii ich nie ma, bo tam jest za zimno, proszę Państwa, więc się nie... Baseball to jest, proszę Państwa, narodowy sport kubański, który jest w tej chwili wypierany przez piłkę nożną, ale to też Państwu opowiem. Ten stadion jest imienia, proszę Państwa, Ernesto Guevary, czyli słynnego Che, a Che to jest przydomek, tak? To jest koleś. Ten stadion, jak i te budynki zostały tutaj wybudowane, proszę Państwa, w roku 1989, słuchajcie, w okresie specjalnym, czyli kiedy tutaj było głodno, chłodno i do domu daleko, te pontony uciekały do tych Stanów Zjednoczonych, Fidel chciał pokazać całemu światu, że ich stać, proszę Państwa, na wiele i, moi drodzy, zorganizował tutaj w Hawanie Igrzyska Panamoamerykańskie, czyli, proszę Państwa, Mistrzostwa Ameryk po prostu w lekkiej atletyce, żeby pokazać całemu światu, że ich po prostu na to stać, tak. Prawa strona, słuchajcie, właśnie stadion, a po lewej stronie, słuchajcie, całe budynki, moi drodzy, sportowe, wszystko to należało, słuchajcie, do tej imprezy właśnie, moi drodzy, sportowej. A Malecon zostaje przy zamkniku. Teraz jedziemy tunelem. Jesteśmy już w Hawanie. Państwa, to jest Antonio Maceo, to też Państwu szczegółowo o nim opowiem, bo oni na lotnisko bardzo pytają do niego. Prawie będziemy tędy jechać, ulica Prawie, i wjeżdżamy na Malecon, tak? Na Malecon i widzicie Państwo teraz te kamienice po lewej stronie i wszyscy mówią, jacie zniszczone. Proszę Państwa... Tak jak było słychać, trafiła nam się bardzo dobra przewodniczka. A to jest kolejka po pieniążki. Jesteśmy już u siebie w pokoju. Rzeczywiście, przypomina lata 50., ale jest czysto. Pierwsze wrażenia z hotelu? Bardzo dobre, bardzo ładnie położone. To, co słychać w tle, to szum klimatyzacji. To, co widzimy, to są baseny do kąpieli. To jest budynek główny naszego hotelu. Hotel znajduje się w ekskluzywnej dzielnicy Miramar. W tym przypadku komentarz jest zbyteczny. Pierwsza kawa kubańska i pierwsze piwo kubańskie. Bardzo dobre. Tak dla przypomnienia, Kuba jest wyspą na Morzu Karaibskim. No cóż, w tym morzu jeszcze nigdy nie byłem. Słona? Niemożliwe. Bardzo słona. Nie wykolacji, po kolacji się.
W tym miejscu plaża nie była przyjemna. Ośrodek widziany od strony morza. Zachód słońca, tak jak nad naszym Bałtykiem. Czekamy na kolację. Powoli kończy się pierwszy dzień pobytu naszego na Kubie.